Społecznej. Naszymi gośćmi dzisiaj przede wszystkim są dzieci, nasze czytelnice, jak również uczestnicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z którym współpracujemy regularnie. I z tego miejsca bardzo chcę podziękować paniom, które z nami współpracują i z przyjemnością przychodzą, tak myślę, z wielką przyjemnością przychodzą do nas na warsztaty i korzystają z naszej oferty. A zajęcia poprowadzi Zbigniew Masternak, jest to znany pisarz, scenarzysta, był gościem u nas w bibliotece, a tym razem spotykamy się przy okazji meczu reprezentacji pisarzy polskich kontra czytelników. To już jest drugi mecz w gminie Kleczew z reprezentacją pisarzy polskich. Bardzo się cieszę, że możemy ponowić ten mecz i spotkać się na rewanż, który się niedługo odbędzie, i trzymam kciuki, że to będzie rewanż, że się nam uda wygrać i pokonamy pisarzy. A pomysł się zrodził przy okazji pisania projektu z programu Partnerstwo dla Książki. Napisaliśmy projekt Ciekawa Brać Czytelnicza i w tym projekcie zawarte są spotkania autorskie, warsztaty, jak również mecz czy zlot motocyklowy. I właśnie z tego projektu dzisiaj realizujemy warsztaty pisania komiksów, jak również mecz pisarze kontra nasi czytelnicy. Panie scenarzysta filmowym, przyjechałem do nas bardzo daleka, bo z miejscowości, która się nazywa Puławy, to jest taka miejscowość pod Kazimierza Dolnego i tak dalej. Powiedzcie mi może w ogóle, czy wiemy, o czym rozmawiamy, mianowicie co to jest komiks? Ktoś mi powie, co to jest komiks? Komiks to jest taka długa książka. A krótka może być? Powiem wam tylko tyle, że są dwa takie główne trendy, nurty w rozwoju komiksu. Jeden to komiks amerykański, czyli komiks bohaterski, czyli bohaterem komiksu jest księżniczka Xena, Batman, Superman. Pewnie słyszeliście o tym komiksie, tak? Widzieliście wiele razy. Albo oglądaliście filmy na ich podstawie. A druga taka forma, europejska, gdzie bohaterem może być każdy. Czyli że można zrobić komiks, nie wiem, o pracowniku poczty. Pani sprzedaje na kasie PKP w Koninie i historia jej życia na przykład, nie?